Witam Państwa. Dziś moim gościem jest pan Jarosław Makowski, filozof, publicysta, polityk radny... Miasta Katowice. Miasta pięknego Katowice. Proszę powiedzieć, czy pan pisze wiele o kościele? Czy ma pan na słuchy informacje, jak kościół instytucjonalny biskupi przyjęli wynik wyborów? No. Dla nich to oczywiście było rozczarowanie z tego prostego powodu. Rozczarowanie czy katastrofa? No, nie chciałbym używać tak wielkiego słowa, czy dramatycznego, bo wiadomo, że Kościół sobie poradzi, bo w nie takich sytuacjach sobie radził, natomiast z ich punktu widzenia, prywatnego, zainwestowali w tą władzę wszystko. Dlatego porażka PiSu i jest porażką, może nie Kościoła, ale Episkopatu. Ale myślisz, w jakim w politycznym w sensie, że popierali dokumentnie, nie kwestionowali nic? Czy, 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 czy mówi Pan o elemencie transakcyjnym? O wielu elementach. Po pierwsze, dlatego że popierali, a więc ich kandydaci zostaną odsunięci od władzy. Po drugie, skończy się proste finansowanie Kościoła, a przede wszystkim dzieł tzw. Tak biznesmena z Torunia, czyli Ojca Rydzyka. I po trzecie, w końcu, polscy biskupi nie robili dusz pasterstwa, nie przekonywali wiernych do Ewangelii, ale swoje założenia doktrynalne chcieli wymusić prawem, innymi słowy, dobrą nowinę zastępowali tak zwaną dobrą zmianą. W tym sensie są dzisiaj kompletnie naspalonym, używając metafory piłkarskiej, którą myśli, pan redaktor lubi. Myślę, tak, lubię, prawda. Myśli pan, że wierni, którzy chodzą do kościoła, odczują tę zmianę na plus, że właśnie w cudzysłów przechył nagle będzie w stronę nie prezydenta, tylko Chrystusa? Ta porażka pisu i to, że Kościół przestanie mieć te podpórki, o których mówiłem, to jest dla strategii duszarcego błogosławieństwo. To jest tak, dla... to jest błogosławieństwo. To chcę powiedzieć. Znaczy, w tym sensie. Że oni dzisiaj nie mają wyjścia, są pod ścianą, będą musieli się oprzeć tylko i wyłącznie na Ewangelii, będą musieli się oprzeć tylko i wyłącznie na świadectwie to, swoich to, kapłanów. To, to, przepraszam, brzmi pan, wie, ja się zgadzam z tym, ale brzmi, brzmi to dość perwersyjnie, że yy, sytuacja Kościoła jest tak dramatyczna, że będziemy muszą wrócić, będą, będą musieli wrócić do Chrystusa. Tak, ale to jest dla Niego szansą, ponieważ do tej pory robili wszystko, żeby pokazać, iż mogą sobie dać radę bez Ewangelii. I Pisim to gwarantował. Zarówno poprzez e, odpowiednie ustawy, regulacje, ale i finansowanie. Dziś to się kończy. Pytanie, czy znajdziemy w episkopacie i wśród duchownych na tyle odważnych księży, na tyle odważnych dusz pasterzy, którzy zechcą podjąć to ryzyko. No to niech Pan mi powie, niech Pan mi powie, bo ja powiem szczerze, że jak rozmawiałem. Z księdzem kardynałem Nyczym dwa lata temu u niego w gabinecie, to miałem wrażenie, że to jest człowiek, który przynajmniej intelektualnie, intelektualnie etycznie mógłby to przynajmniej spróbować podjąć takie zadanie, ale, ale w praktyce nigdy nie nie podjął. Jasne, tylko dziś nie mają wyjścia. Czasami robimy rzeczy dopiero wtedy, te, które powinniśmy zrobić, gdy już nie mamy wyjścia. I uważam, że na przykład kardynał Ryś może być, jeżeli się odważy, takim liderem. O moment dobrej zmiany w kościele. A to, co, musiał, co musiałbyś zrobić? No bo tytuł, kapelusz już ma kardynalski, to, to, to chodzi w tym momencie, rozumiem, wyłącznie moralne przywództwo, głos, tak? Absolutnie. To ma być prorocze, charyzmatyczne przywództwo, pokazanie, że kościół opiera się tylko i wyłącznie na swoim programie, który zawarty jest w dziesięciu przykazaniach. Koniec Kropka. I w tym sensie on i intelektualnie i etycznie wydaje mi się, że jest do tego przygotowany i ma jeszcze coś, to znaczy osiągnął już wszystko w kościele. Nie musi się z nikim układać, prawda? Bo często jest tak, że no, jak jest jeszcze jakiś element tej ścieżki kariery w kościele, no to, że tak powiem, trochę bo, kalkuluje. Bo, bo kardynał, kardynał to nie jest mniej niż prymas w tej chwili, prawda? No, prymas to jest funkcja. No, czysto tytularna. Natomiast kardynał Ryś, po pierwsze, będzie w kolegium, które będzie wybierało przyszłego papieża i to będzie szybciej niż później, z racji prostej, to znaczy wieku papieża Franciszka. A po drugie. On pokazał, że ma taki zmysł ludowy. Tak? Że z jednej strony to jest intelektualista, dobrze wykształcony, potrafiący poruszać się zarówno na salonach uniwersyteckich, jak i politycznych, ale z drugiej strony jest to człowiek zakorzeniony w ludzie. Trochę to jest no, wychowane, krótko mówiąc, tego starego, dobrego tygodnika powszechnego, A czyli jest, Wichnera, Czy, czy, czy jest zdolny, żeby się przeciwstawić, że tak powiem, aparatowi kościelnemu? No, to jest dobre pytanie. Nie wiem. Natomiast y, wydaje mi się, kiedy patrzę na panoramę postaci tworzących dzisiaj polski episkopat, że to jest de facto jedyny człowiek, który jest w stanie podnieść ten sztandar kościelny, który dziś y, leży na ziemi. Y, czy kościół czeka czyściec teraz w Polsce? Nie wiem, czy to jest Czyściec, tylko to jest twarde lądowanie. Tak? To jest twarde lądowanie polegające na tym, że mamy kryzys powołania, że mamy kryzys dotyczący młodego pokolenia, które zwraca kościołowi bilet chociażby w postaci nieuczestniczenia w lekcji religii, że mamy kryzys polegający na tym, że ludzie po prostu nie chodzą do kościoła, uznali tę instytucję za zdemoralizowaną i przepełnioną hipokryzją chociażby, gdy patrzymy na skandale pedofilskie, z których wciąż Polski Kościół nie chce się rozliczyć. Więc w tym sensie Kościół zaliczył twarde lądowanie i wydaje się, że no, trochę, tak jak powiadam, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia i musi sięgnąć do tego, co jest jego istotą, jego powietrzem, a więc treści ewangeliczne. A czy, czy bo jeszcze to za chwilę, bo wspomniał Pan, że wszystko się mieści w dziesięciu przekazaniach. Jak ostatnio przeczytałem listę opublikowaną przez Episkopat grzechów, nowa lista grzechów wszelakich, to tam nie tylko dziesięć przekazań. In vitro też jest grzechem, antykoncepcja wszelkiej postaci też jest grzechem. No, właśnie dlatego Kościół traci wiernych, ponieważ to jest taki wielki pan nie, nie dla antykoncepcji, nie dla in vitro, nie dla związków partnerskich i tak dalej. Można to wymienić. A czy kościół ze swojej natury nie musi być trochę panem nie? Oczywiście, że tak. Tylko pytanie w jakiej formie to nie wypowiada. A dzisiaj mamy decyzję papieża Franciszka, list o tym, że osoby transpłciowe i homoseksualne mogą być chrzczone, co więcej, mogą być rodzicami chrzestnymi. A więc papież Franciszek... Żaden polski biskup nie powiedział tak jak Franciszek, kim ja jestem, żeby oceniać. Dokładnie tak. Więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy strategia duszpasterska wyprzedza anachroniczną doktrynę. No bo tak działa papież Franciszek, prawda? On nie demoluje doktryny, bo wie o tym, żeby miał zaraz schizmę, zresztą ma pokaźne grono swoich oponentów, ale poprzez działania dusz pasterskie pokazuje, jak można, że tak powiem, naginać, w cudzysłów, doktrynę do współczesnego świata. trzeba zrobić rewolucji, czasem wystarczą symboliczne sygnały. Prawda? Absolutnie tak. I tak działa papież Franciszek. W polskim kościele jeszcze tak nikt nie działa. A, to w... a powiedział pan, że Franciszek ma wielu oponentów w Kurii, w Watykanie, to wiadomo, a w naszym kościele? No, a, absolutnie tak, ponieważ nasz kościół jest a. tradycjonalistyczny, b. przepełniony tą wizją teologii ciała, którą sformułował Jan Paweł II, a która dzisiaj jest y, anachroniczna. I w zasadzie to jest jedyny element z, z tego szerokiego nauczania Jana Pawła II który został przyswojony przez polskich księży i polskich biskupów. Proszę zobaczyć, że oni nigdy go nie cytują, jeżeli chodzi o dialog międzyreligijny, nie cytują go, jeżeli chodzi o ekumenizm, nie cytują go, jeżeli chodzi o mm, nauczanie społeczne, itd. Tak tak Jedyne czego się nauczyli i co nieustannie powtarzają, to jest to właśnie wielkie nie mm, dla zmian cywilizacyjnych, które się dokonują, bo umówmy się, Młoda para, która szuka pomocy, aby mieć swoje potomstwo w in vitro, nie robi tego dlatego, że chce łamać doktrynę kościelną. Robi to dlatego, że się kocha, że chce mieć ukochanego potomka i tak dalej. Doktryna tu nie ma nic absolutnie do rzeczy. A z drugiej strony to jest trochę tak, jak. No, Mamy samolot, prawda, i możemy podróżować z samolotem, a Kościół mówi, że nie będziecie jeździć tylko na rowerze. No, no nie, no medycyna... Kościół mówi, Kościół mówi, my w biznesklasie, a wy do kargu. No, no właśnie, ale jakby to pokazuje tą logikę, że jakby medycyna jakby ma służyć człowiekowi. W tym wypadku służy człowiekowi, dając tym ludziom szczęście. Ludziom, którzy... Umówmy się, jakby są elementem no, yy, tego deficytu cywilizacyjnego, jakim jest czasami niemożność posiadania potencjań. A co by, co by pan powiedział tym bardziej tradycyjnym katolikom w Polsce, którzy myślą sobie, no tak, teraz do władzy dojdzie ten Niemiec Tusk, a do tego bezbożnicy, więc oni zniszczą. Na nasz świat. Nie lekceważę teraz tych obaw, tylko no, one wydają mi się jakoś tam autentyczne. Słyszeli przez 8 lat, że po drugiej stronie nie jest oponent, tylko Belzebub. Oczywiście. Jest wróg że... polski. A im mówił, Jarosław im mówił, kto podnosi rękę na Kościół, ten podnosi rękę na Polskę. Nie? Oczywiście ani Tusk, ani koalicja obywatelska czy demokratyczna nie będzie podnosić kości... ręki na Kościół, ponieważ. Ja jako liberał e, i zarazem katolik, myśląc o państwie, myślę z perspektywy tego, jak wzmocnić państwo, a nie jak dopiec kościołowi. I tak będzie myślał, jak rozumiem, także liberał, jakim jest Donald Tusk, prawda? Bardziej że Tusk na przykład wysy wysyłał też subtelne na tych spotkaniach sygnały pod z wy wyłącznie z szacunkiem mówił o JP2. Że tam nie było żadnych sygnałów afrontów, obracania się bokiem? Po pierwsze z szacunkiem o Janie Pawle II, po drugie z szacunkiem o wierze chrześcijańskiej, z szacunkiem o ludziach wierzących i pobożnych, ponieważ oni też są wyborcami, ale przede wszystkim są obywatelami państwa, które musi traktować wszystkich. Równo i sprawiedliwie. To co, to co zrobi, ale to nie jest tak, że ta, ta władza zrobi coś albo pewne rzeczy nie zrobi. Zrobi, których y, y, tamta nie robiła, albo nie zrobi takich, które tamta robiła. To czym coś się będzie różniło z punktu widzenia przeciętnego katolika, oprócz in vitro? Konkrety jakby się mogli. Po pierwsze in vitro. Po drugie, mam nadzieję, że będą związki partnerskie. Po trzecie, fundusz kościelny fundusz kościelny do likwidacji po czwarte lekcje religii z out skosz Lekcja religii jest bardziej skomplikowana. Ja uważam, że. Je... Z powodów organizacyjnych czy emocjonalnych? Nie, organizacyjnych, bo spotykamy głosy wielu rodziców, że być może albo na pierwszej, albo na ostatniej lekcji, ponieważ to pomaga im lepiej organizować życie, to znaczy, że nie muszą wozić do kolejnego punktu. Ale mój pomysł jest jeszcze inny, to znaczy, ja odróżniam katechezę. Od lekcji o religii. I wydaje mi się, że. Że, że, że religioznactwo było ok, mówiąc krótko. Tak. tak. I mam bardzo mocny argument, a mianowicie w, w, społeczeństwa współczesne są pluralistyczne i różnorodne, także pod względem religijnym. I ja uważam, że tak jak niebezpieczny jest fundamentalizm religijny, tak bardzo niebezpieczny jest analfabetyzm religijny. I uprzedzenia. Biorą się nie dlatego, że znasz przedstawiciela innych religii, wiesz w co wierzy, do jakiego kościoła należy, ale biorą się stąd, że nic o nim nie wiesz. Dlatego potrzebujemy tej wiedzy religioznawczej. A poza wszystkim, to, to też byłoby, powiedziałbym, elementem wiedzy historycznej, bo był czas, kiedy. Po, połowa Polaków to byli protestanci, muzułmanów, tak. muzułmanów mieliśmy spory, sporo, a przed wojną 10% to byli żydzi. żydzi. Dokładnie to jest to tak. nau nauka także w przeszłości. Dokładnie tak. A z drugiej strony, jeżeli Kościół chce formować sumienia swoich wiernych, w tym przypadku yy, także yy, młodych ludzi, to powinien robić to w sali katechetycznej i na terenie swojej parafii. Bardzo wielu moich znajomych księży uważa, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli idzie o katechezę. Katecheza, czyli formowanie sumienia swojego wiernego, uczenie go modlitwy i tak dalej, między fizyką i chemią, nie sprawdza się. 30, ponad 30 lat nauczania religii w szkołach to był najprostszy i najbardziej e, radykalny sposób e, sekularyzacji młodego pokolenia. I wszystkie dane to pokazują. Pan mówi, że. E, e, e... Nie musi być rewolucji, i że dla kościoła ta sytuacja nowa, w której się znalazł, jest szansą, ale powiedzmy sobie, że to jest troszeczkę jak, jak werbalna nagroda pocieszenia, bo w realu. Idziemy, pójdziemy ostro, prawdopodobnie w ten jeszcze większy zacji i wylądujemy gdzieś między Irlandią a Hiszpanią, prawdopodobnie. No dobra, ale to zależy tylko i wyłącznie od biskupów i księży. No, przepraszam, no Donald Tusk ma zostać prymasem Polski? No nie, tak? Znaczy, słuchajcie, macie... Liberalna demokracja daje wam wszystkie możliwości ku temu, abyście mogli skutecznie głosić dobrą Ewangelię i budować swoją wspólnotę. Róbcie to. My wam nie przeszkadzamy, ale też nie pozwolimy żebyście układali prawo, żebyście wpływali na rozwiązania, które zapadają na wiejskiej. W tym sensie potrzebujemy tej radykalnej ja autonomii. To, że kościół, który był pieszczochem kolejnych ekip i niezwykłym pieszczochem tej ostatniej, jest w stanie się odnaleźć w demokracji, bo ja mam wrażenie, że nigdy jej tak naprawdę nie zaakceptował, na co może wskazywać łatwość, z jaką ją zdradził koncertowo. Czy oni nie, są w stanie grać w normalnych warunkach czy uczciwie? Po włosach ich poznamy, prawda? Dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Oczywiście, gdy patrzę na ten personel naziemny, pana Boga tutaj w Polsce, to mam duże wątpliwości. Przepraszam, czy... Mam pytanie, tylko przepraszam, ty, znowu przepraszam, że się wtrącę. Katowice, Katowice to jest Śląsk oczywiście, a Dąbrowa to jest Zagłębie, tak. tak? tak. Czyli sąsiedzi, ale trochę obcy sąsiedzi. Tak, tak, tak ale. No właśnie, to jest, to jest przykład dąbrowy, a więc tej słynnej orgii seksualnej, w której brali udział duchowni. No, jest świadectwem takiego z jednej strony rozpasania, ale z drugiej strony takiego przekonania, że my wciąż możemy więcej, że. My możemy oceniać, nakładać innym ciężary. Jeden z tych uczestników potem miał wielkie pretensje, że to nagonka. Nawet padały chyba zdanie, że gdyby to było w jakimkolwiek innym miejscu, w innym środowisku, to nie byłoby problemu. Co poniekąd jest prawdą, nie? No oczywiście, tylko prawdopodobnie inne środowisko nie uważa, że jest nauczycielem moralności całego społeczeństwa, a Kościół wciąż uważa, że jest a wyrazicielem jedynego systemu wartości, który obowiązuje w Polsce i po drugie, że ma prawo oceniać, nakazywać, piętnować y, ludzi i wspólnoty ze względu na ocenę moralną. Więc w tym sensie nie dziwmy się, że ludzie, kiedy widzą księży, biskupów, którzy wymagają od innych, ale nie wymagają od siebie, nagle mówią: "Hello, może Drodzy duchowni, spojrzycie w lustro. Dla ludzi z naszego pokolenia, na pewno także starszych, Jan Paweł II był gigantem, bohaterem. Czy, czy pana zdaniem filozofa, historyka, to jest, bo ten pomnik został zwalony definitywnie, czy co z niego zostanie, co... Oczywiście to zależy od nas, prawda? Są rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, te dotyczące tak zwanej teologii ciała, które w moim przekonaniu są nie do uratowania i upływający czas będzie tylko i wyłącznie pokazywał, jak to było anachroniczne. Ale są rzeczy, szczególnie te dotyczące kwestii sprawiedliwości społecznej, nierówności społecznych, dialogu międzyreligijnego, kwestii dotyczących praw narodów itd., które w moim przekonaniu nadal... Są źródłem Czyli Dużo inspiracji. uniwersalnego zostało. Tak, tak dużo uniwersalnego zostało. od samej roli polityczno-historycznej. No, Nie, bez to jest niekwestionowalne. Znaczy, to tutaj jestem apologetą Jana Pawła II, jeżeli mogę tak powiedzieć. I każdy, kto by próbował, że tak powiem, kwestionować tą rolę w budowaniu chociażby polskiej Solidarności, no, albo jest wariatem, albo po prostu analfabetą historyczną. Padają głosy ludzi z poza czystej polityki typu profesor Matczak, żeby na przykład, jeśli chodzi o resort edukacji, żeby ostrożnie postępować, żeby tej wajchy z prawej strony nie, prze, nie przestawić na lewą. Co byłoby nadmiarem pana zdaniem radykalizmu, a co byłoby jego właściwą porcją? Ja mam wrażenie, że żadna wajcha nie może zostać przedstawiona, ponieważ społeczeństwo jest w innym miejscu, a szczególnie ludzi młodzi są w innym miejscu. Ja mam syna, który skończył maturę i teraz zaczął studia. I to, co jest charakterystyczne, to znaczy dla nas tolerancja była przejawem postawy otwartej. To znaczy tolerowanie a kogoś... A dla nich jest odruchem. Tak? A dla nich nie, dla nich nawet nietolerancja, dla nich uznanie akceptacja inności jest czymś naturalnym, prawda? To jest zasadnicza zmiana. Bo tolerancja to jest taka trochę z łaski pozwalam ci żyć. Żyć, nie? tak. No okej, okay, dobra. Natomiast oni uznają to, że ktoś jest inny i ma prawo do tego, żeby być inny. W tym sensie wydaje mi się, że powinniśmy być bardzo ostrożni w takim mówieniu, że nie są jeszcze na to gotowi. To znaczy mam wrażenie, że czasami to my nie jesteśmy gotowi przyjąć, że oni już są w zupełnie innym miejscu i układają świat pod innych recept. A czy PiS uważa pan może znowu podjąć próbę, momentami podejmował skuteczną, jak w roku 19, odrodzenia wojny religijnej, bo już znowu my was, kalików, katolików musimy bronić, bo się dzieją bezeczeństwa, straszne rzeczy dla was, dla Polski. Ja mam wrażenie, że Kościół w jego, że tak powiem, tym elemencie episkopatu, który podejmuje decyzje także polityczne, wie, że PiSu już nie da się wskrzesić. On już nigdy nie będzie tak silny jak między 2015 a 2023. I myślę, że Kościół dziś a stanie, paradoksalnie są, będzie chcie, chciał. są w stanie z takim Tuskiem znaleźć tak. modus vivendi. Tak, myślę, że. Znaczy, niech to, nazwijmy to nawet paktem o nieagresji, Tak, tak znaczy, ja was nie będę zabijał, dobijał, a, znaczy, a, wy, a wy dajcie mi żyć i rządzić. Ja uważam, że w ogóle jakby u przewodniczącego Tuska nie ma takich namiętności, to znaczy zabijania, rewanżyzmu i tak dalej, natomiast... Morawiecki mówił, że Tusk jest mściwy. Nie, nie. Czy, czy on myli, co akurat w jego przypadku, premiera Morawieckiego, nie jest niczym nowym: sprawiedliwość od rewanżyzmu. Czy jego dosięgnie sprawiedliwość, a nie rewanżyzm? Być może on będzie to czytał jako rewanżyzm, ale nie. To Dosięgnie? Sprawiedliwość? No, oczywiście. tak. Ale niech pan powie, bo mówiliśmy o tym przed sekundą w kuluarach. Że, że z jednej strony jest radość o społeczeństwie, także w waszej partii, Koalicji Obywatelskiej z Sukcesu, ale i w społeczeństwie, i w partii jest taki gdzieś z tyłu głowy głos. No dobra, co jeszcze wywinął? Za gładko to idzie. Co jeszcze zrobią? Tak, no. Znaczy, tego kiedy, nie wiem. Kiedy, kiedy, kiedy my, Polacy, pana zdanie, będziemy mogli naprawdę powiedzieć, to się już naprawdę stało, tamta epoka się naprawdę skończyła i naprawdę zaczęło się nowe. Kiedy to, po czym to poznamy? No, kiedy Donald Tusk wygłosi eksperyment. Tak, tak, tak. Oby krótsze niż, niż w 2007. No ale to już, ten... to już powiedział, że to będzie zdecydowanie krótsze. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo ciekawy element psychologiczny. To znaczy, że PiS nauczył nas kompletnej nieprawidłowości. Niepewności i nieprzewidywalności. Tak? To znaczy, że z jednej strony jakby jest koalicja, większość w Sejmie i każdego dnia jest ta większość potwierdzana przez usta rzeczników, liderów, polityków, ale z drugiej strony, tak jak pan redaktor wspomniał, znaczy moje rozmowy z ludźmi są takie kurcze: co oni mogą jeszcze wymyśleć? Znaczy, co oni mogą jeszcze. A co zrobić? mogą? Co pan im mówi? Znaczy, wydaje mi się, że, że nic nie mogą. No właśnie, że nic nie mogą. Natomiast to pokazuje stan psychiczny społeczeństwa. Prawda? To znaczy, to, że ten pis jest cały czas traktowany jako nieprzewidywalny, że nauczył nas takiego lęku. A może to jest, może, może to jest takie, wie pan niedowierzanie, że za fajnie nam poszło, nie? No trochę Przecież tak. Nie spodziewaliśmy się. Trochę tak, ale z drugiej, strony, z drugiej strony, też takie przekonanie, że to... Dopu... Znaczy, polski fatalizm czasem nie jest w stanie się spogodzić z sukcesem, tym bardziej z triumfem. Nie? Tak, że... Czasami mam wrażenie, że nie, nie potrafimy się cieszyć i świętować wielkich sukcesów, ale też nie potrafimy się godzić z porażką. No, PiS jest tego najlepszym przykładem. No, parafrazując słowa Leszka Millera, można powiedzieć, że władze poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy, a PiS, umówmy się, kończy brzydko. Nawiasem mówiąc, zadałem py pytanie Leszkowi, yy, yy, pracując z nim nad jego biografią, to chyba było ostatnie pytanie. Jak pan kończy? A jak kończy on, Jarosław? Niech po, po, pana zdanie polityka, filozofia, filozofia, chociaż niektórzy twierdzą, że Jarosław jest wieczny, więc nigdy nie kończy. Na tym polega, wydaje mi się, to wielkie rozczarowanie Pisu, ale także całego tego obozu i sympatyków tej formacji, że oni uznali, że historia się skończyła, a czy za tą tezą Fukujamy, prawda? Że W 15 roku tak, się skończyła. Że będą rządzić już do końca świata jeden dzień dłużej, że już tak będzie zawsze. I dzisiaj, kiedy historia wróciła, tak, za sprawą wygranej opozycji, dla nich to jest absolutny szok. I jakby niemożność pogodzenia się z tym, że trzeba spakować swoje. To jest trauma, tak? Tak, to jest trauma. bardziej trauma z powodu tego, co się stało, czy strach o to, co się za chwilę. I jedno stać. i drugie: to, co się stało, ponieważ wydaje się, że oni jednak do końca wierzyli, że są w stanie zdobyć samodzielną większość, ale także tego, co się stanie, bo umówmy się. Że y, duża część polskiego społeczeństwa była i wykluczona, i upokorzona przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. I, I ja daleki jestem od, jak pan redaktor i państwo pewnie widzą, od rewanżyzmu, czy też jakiegoś rodzaju zemsty, ale jestem absolutnie przekonany, że czyny mają swoje konsekwencje, i że dziś potrzeba musi być prawo i sprawiedliwość. Dokładnie tak. Musi być prawo i sprawiedliwość pisane przez małe Pęki A proszę Mamy. powiedzieć, że pan jest Katowic Śląsk przyjęło się mówić, że kto wygrywa na Śląsku? Ten wygrywa w całej Polsce, więc może ten Śląsk jest dobrym punktem obserwacyjnym, co, co się stało w Polsce w tych ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, że 3-4 tygodnie temu stało się coś, co nawet dla nas, zwolenników opozycji, było szokiem. Pozytywnym, ale jednak. Po pierwsze, każda władza się zużywa i dotyczy to również władzy prawa i sprawiedliwości. Po drugie, no, gigantyczne afery, które każdego dnia zalewały opinie. Złodziejstwo, publiczną. to arogancja, co bardzo i jedno co i drugie. To znaczy złodziejstwo dokonywane w zasadzie przy otwartej kurtynie, i arogancja polegająca na tym, że to nie jest złodziejstwo, tylko to jest praca dla ojczyzny. Tak? To ludzi irytowało. I mi się wydaje, że przy tych zasobach, które miał PiS, to znaczy media, służby, wszystkie instytucje państwa i nieograniczoną ilość pieniędzy, jest... Przerażony, że to nie dało im zwycięstwa na tyle, żeby, żeby móc rządzić samodzielnie. Tak? Bo oni chcieli być jak Orban, to znaczy 45%. Tak? To był dla nich jakby ten punkt dojścia, do, w którym mieli się dzisiaj znaleźć. Poza tym, jak chcieli Turcji i Budapesztu, czy, czy Balatonu, czy Budapesztu nad Wisłą, to mieli prawo sądzić, że to się, jak się ma taką władzę, to się już nie przegrywa. Po prostu, nie? dokładnie tak. Natomiast to, co się stało, bo pan redaktor zadał to pytanie, to znaczy, my się zobaczyliśmy. Czy Raz czwartek... I to marsze, tak? Dokładnie tak. Znaczy, to jest trochę tak. <grych> Tak, czy Śląsk też przyjechał wtedy no, do Warszawy? Oczywiście, tak? oczywiście. Znaczy, to była gigantyczna ilość autokarów, już teraz nie, nie pamiętam, ale tam ponad, ponad 70 autokarów jechało ze Śląska, nie licząc oczywiście prywatnych pojazdów czy, czy pociągów. Natomiast no, my się zobaczyliśmy i przede wszystkim pokazaliśmy, że się nie boimy. Tak? Bo może rządzić na dwa sposoby, albo poprzez strach, albo poprzez miłość. PiS zawsze rządził poprzez strach. Ja doskonale pamiętam rozmowy, no ja się nie będę wychylał, bo prowadzę firmę, po co mi, prawda, nie będę udostępniał, wiesz, afer PiSu na Facebooku, bo przecież przyjdą mi z kontrolą i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy, co się dzieje w szkole... Yy, yy, Przykładem tu jest oczywiście pani Barbara Nowa, kuratorka z no Tak. Kura, kura, Więc kuratorka. PIS zastraszał ludzi. I nagle te dwa marsze pokazały po pierwsze, że jest nas dużo, po drugie, że się nie boimy, po trzecie, że z stała Solidarność. Tak? Znaczy PIS, który z jednej strony zblatował się ze Związkiem Zawodowym Solidarność, zabił Solidarność. Natomiast my, mówię o stronie opozycyjnej, w zasadzie pokazaliśmy, jak odradza się Ja to też, solidarność. Na, na, nazywam yy, pozytywnym ducha, pozytywnym duchem owsiakizmu. Nie mówię tak. o tym, że Jurek udzielił parę wywiadów, wystąpił na jednym, drugim wiecu, tylko miał, miałem wrażenie, że wtedy 15 października, że ja widzę w jakimś sensie duch owsiaka, w sensie Poczucie, że, że możemy zrobić coś fajnego, razem, na rzecz dobra, że motywacje mogą być szlachetne, nie muszą być niskie, że strach, tylko to może być nadzieja, aspiracja, wspólnota. Dokładnie tak. Znaczy, wie pan, dzisiaj czasami słyszę te szyderstwa z tej um, uśmiechniętej Polski, tak? czy też optymistycznej Polski, natomiast tam dokładnie to było widać. Przecież tam te różnice nie zginęły. Podczas jednego i potem drugiego marszu. One cały czas były, ale nagle ludzie, wiesz, poczuli, że idą, mimo że są różni, że mają różne poglądy polityczne, światopoglądowe, religijne, ale idą z przekonaniem, że tak można umeblować Polskę. To znaczy, że będziemy siebie nie znosić w imię tolerancji, ale akceptować. Mimo co, różnic. Tak, yy, to Tusku ładnie chyba powiedział na tym ostatnim wiecu, że, że będziemy jednoczyć mimo różnic, a nie dzielić ze względu na różnice. Dokładnie tak. A Dokładnie co, tak. co śląski i Katowice, Katowice myślą? Ja wiem, że trudne uogólnienie o znanym pośle yy, z Katowic. No, yy, yy, myślę, że to była czerwona kartka. Ja mówię w tym sensie, że, że jednak Śląsk, taki jest ogólnopolski stereotyp, przywiązanie do solidności, pra, prawdomówności, no. prawdomówności u, do, do takich zupełnie elementarnej, elementarnych wartości, a tu po prostu jak cwaniaczek. No, to górnicy najlepiej. Nie wiem, czy pan. Bo oczywiście mówimy o pośle z Katowic, czyli Daj, premierze tak. Morawieckim, prawda? Ale górnicy dużo wcześniej jakby rozpoznali ten typ mentalności, który stoi za postawą premiera Morawieckiego, a mianowicie yy, yy, poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia. Daj, ale nie ciuż. Nie nie, <śledzimy> nie, nie, nie. To właśnie na tym polega, że górnicy potrafią być. Radykalizacja. I, subtelni. I subtelni, dokładnie Dobrze, tak. proszę powiedzieć, jakby pan, bo nie, nie, nie ma sensu rozmawiać o że tak powiem, resortach, ale jeszcze, tym bardziej jak się rozmawia z filozofią, gdyby był, mógł mi pan namalować jako filozof, jak pan widzi tę Polskę, która jest za progiem, która dzisiaj jest jeszcze niepewnością, a za chwilę będzie jak najbardziej konkretem. Czy, czy co będzie inaczej? Co będzie nowego? I myślę, że tak naprawdę odebraliśmy pisowi władzę po to, żeby zwrócić ludziom władzę. Ja jestem, być może to jest moje doświadczenie samorządowe, ale jestem za decentralizacją. To znaczy, Polska jest różna, różne są regiony. I myślę, że krop, kropkę nad i postawimy wtedy. Kiedy w kwietniu wygramy wybory samorządowe i odbijemy większość sejmików, ponieważ to urzędy marszałkowskie będą odpowiedzialne za całą nową perspektywę finansową ze środków Unii Europejskiej, także za Krajowy Plan Odbudowy i fundusze, które popłyną, mam nadzieję, z Krajowego Planu Odbudowy. I jestem za Polską wielu prędkości. Tak? Jak mówimy o szacunku i akceptacji, to. Nie to, 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 to. niech to podlasie i podkarpacie pod jadą po, po swoje prędkością jak, Tak, czuję, ta. swoją prędkością, tak. Więc yy, yy, wiecie, no, yy, yy, Pewien rodzaj przemocy także do yy, progresywnych postaw, no, też jest przemocą. Natomiast w, dla mnie najważniejsze jest to, że być może yy, nagle ten region zobaczy, że Śląsk rozwija się szybciej. Dlaczego? No bo jest właśnie różnorodność. A czy Śląsk się, proszę powiedzieć, trochę nie boi, bo cały czas słyszymy transformacja energetyczna, więc jest yy, gdzieś ten, 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 ten może ktoś powie anachroniczny, ale autentyczny strach, że nam też szyby znikną, górnictwo zniknie, kopalnie znikną. Zmieni się krajobraz, mentalność, charakter też regionu. Nie ma tego Nie rozwiązku. ma takiego, nie ma, nie ma takiego yy, strachu. Po pierwsze, dlatego, że to w dużym stopniu się już dokonało. Po drugie, dlatego, że dzięki premierowi Buzkowi. Yy, My mamy 2,5 miliarda euro na tak zwaną sprawiedliwą transformację, a więc jesteśmy jednym z tych trzech regionów, mówię o Śląsku. O innym pośle, teraz mówimy o innym pośle z Katowic. <śla> tak, o innym pośle z Katowic, zresztą wyśmienitym europarlamentarzyście. Gdzie... Chociaż profesor Buzek chyba z Gliwic Z Gliwic, z Tak. No, ale no tak. jest, że tak powiem, często w Gliwicach Boże w Katowicach organiz... no, zawdzięczamy mu kongres gospodarczy, który Zawsze jest wiosną, więc zresztą jest też obywatelem, honorowym obywatelem miasta Katowice. Buzek załatwił te pieniądze właśnie z myślą o tym, że Śląsk, jako ten teren no, zdegradowany przez huty i przez kopalnie, potrzebuje tych pieniędzy. I to jest gigantyczne środki, które zostaną zainwestowane w transformację energetyczną. My, tę transformację musimy przeprowadzić, czy coś się nam podoba, czy nie. Tania stacja paliw Rosja się skończyła. Wie to. Polska, wie to Unia Europejska i wie to oczywiście przewodniczący Donald Tusk. Więc dzisiaj Śląsk i pomysł z przeniesieniem Ministerstwa Przemysłu i Gospodarki to z jednej strony to jest pomysł na... Żeby ministerstwo było w Katowicach. Tak, na decentralizację, ale z drugiej strony to jest również przekonanie, no, że tam będą, będzie to laboratorium nowych, nowych przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną. Czy, czy, czy widzi Pan, bo, bo to jest dla mnie było, jak całe życie w szkole czytałem o, o tym zagłębie rury. Więc jak pojechałem na mecz Polaków na Mistrzostwach Świata do Dortmundu i tu Zagłębie rury, a tu jednego szybu, jednego komina, tylko wszędzie zielono i Wy, wygląda to jak wielki park rozrywki w chorzowie, że no to by... można zrobić też u nas. Dokładnie tak, tak. zresztą. E... Ja mieszkam w dzielnicy, która się nazywa Nikiszowiec. Nie wiem, no cudowne. Tak, to są, to są te czerwone Familoki. Zresztą tam Kłóc skręcił swoje e, największe e, filmy. Natomiast e, obok jest kopalnia. Jak, proszę, jak się nazywa to knajpa, gdzie się kiedyś spotkali? Bifej. <grym> tak, pozdrawiamy coś, bo właścicieli Zresztą my, wtedy też jadłeś. E... Y, 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 nasze, nasze kluski mhm. śląskie. Natomiast y, obok jest oczywiście kopalnia y, wieczorek, która została przejęta przez miasto y, Katowice i dzisiaj y, kosztem prawie. Y, 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 y 800-900 milionów będzie przechodzić transformację, prawda? Będzie hubem gamingowym, prawda? Skupiającym nowe technologie, z, jakby, no, jakby pokazującym tą przemianę y, 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 Śląska, że tu była kiedyś kopalnia, a teraz będzie hub gamingowy. Y, no i, i, i to. I, to, się to, to pachnie, pachnie nawet aż jak swego rodzaju pozytywna demonstracja, nie? że jedziemy zupełnie, zupełnie inną. W stronę do przodu, a nie do tyłu. Tak, tak. I no, wydaje się, że to jest tylko znów. Tak? Znaczy, my potrzebujemy, żeby przeprowadzić tę drugą wielką modernizację Polski po tej infrastrukturalnej, a teraz mam wrażenie, że ona musi być jakby technologiczno-społeczna, potrzebujemy zgody. Tak? czy znaczy, Społeczeństwo, które jest podzielone, społeczeństwo, które żyje wewnętrznymi konfliktami, narażone jest na niebezpieczeństwo z zewnątrz. A umówmy się, Rosja wciąż jest dla nas zagrożeniem. Ciekawe... Podam przykład. No no. Znaczy, to, co się stało w Izraelu. Tak? Ludzie zastanawiają się, jak to możliwe. Mossad, najlepszy wywiad, znaczy, nieustannie kontrolujący... Ale co z drugiej strony był KGB, nie? KGB, tak, ale ten, 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 ten sam Mossad dał się zaskoczyć Hamasowi. Zadał pan sobie redaktorowi pytanie, dlaczego? Znaczy, niektórzy twierdzą, że Netanyahu wolał mieć na głowie Hamas niż protesty w obronie praworządności. Dokładnie tak. Społeczeństwo było podzielone. Zajmowali się sobą, zajmowali się sprawami y, y, dotyczącymi praworządności, które powinny być przedmiotem konsensusu no i zgody. Tak? I raz jeszcze, społeczeństwo, które jest podzielone, jest łatwym łupem rozmaitych zewnętrznych Ciekawe, jest, ciekawe jest to, co Pan wszystko jest, co pan jest ciekawa. ciekawa była ta teza, że, że być może najistotniejszym elementem depisizacji będą nie spółki czy TVP, tylko właśnie wybory samorządowe. Jestem o tym, o tym absolutnie przekonany. Powiem coś, co być może nie powinienem mówić, ale... Okay. To, 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 to już musi pan powiedzieć. A czy ja uważam, że dzisiaj byśmy tu nie rozmawiali i nie bylibyśmy, przepraszam, w tak dobrych humorach, to znaczy, że udało się odbić Polskę Pisowi. gdyby PiS zamiast ruszyć na sądy, ruszył na samorządy. Ja jestem przekonany. Bo że... mieliby więcej pieniędzy. Czy łatwiej byłoby. Tym mieliby więcej władzy. Dokładnie tak. Uważam, że to samorządy postawiły tamę. Co więcej, w przekonaniu wielu ludzi, szczególnie po tych dwóch kryzysach, pierwszy covidowy i drugi uchodźczy, samorządy pokazały, że są dużo sprawniejsze niż pisowskie państwo. Tak? Dlatego, i to jest trzeci mój argument za decentralizacją, że państwo, które jest zdecentralizowane, lepiej sobie radzi wobec kryzysów, które ją nawiedzają. A kryzysy będą nas nawiedzać, czy to będzie pandemia, czy to będzie kryzys migracyjny, czy to będzie kryzys klimatyczny. I państwo, które jest zdecentralizowane, lepiej sobie z nimi radzi. Przecież pamięta pan, kto, kto pierwszy jakby postawił cały ten system dotyczący powszechnego szczepienia? No to, był, to był prezydent Wałbrzycha. Prawda? Ludzie, którzy zaczęli przyjmować uchodźców uciekających z Ukrainy, robili to przy pomocy samorządu, Warszawy, Przemyśla, Katowic, no i, tak dalej, i tak dalej. PiS, jako państwo centralne, był o krok za. O krok za. Więc Znowu, to jest katolicka zasada, zasada pomocniczości, że te elementy, które mogą być realizowane przez władze niższego rzędu, nie powinny być jej odbierane. Powinny być realizowane przez właśnie te struktury niższego rzędu. Pytanie, Natomiast PiS pytanie, chciał zabić samowolnie. Pytanie do filozofa, też historyka i dobrego znajomego, pewnego dżentelmena, który pracuje tutaj za ścianą, którego nazywacie w partii, w partii kierownikiem. On, Zaimponował zmysłem politycznym, umiejętnościami komunikacyjnymi komunikacyjnym i dla mnie, powiem szczerze, także kondycją czy, czy, czysto fizyczną. Pytanie brzmi, da radę pośmieć ten wózek? <grym> Jakkolwiek to za Był wózek zwany polską, a jednocześnie koalicją, trudną z założenia. Oczywiście pokonanie PiSu było łatwiejsze niż posprzątanie po PiSie. Ale jeżeli udało się to co wydawało się wielu niemożliwe, prawda? Czyli pokonanie PiSu, więc jestem przekonany, że z tym doświadczeniem, e, z tym zmysłem społecznym, e, a przede wszystkim polityczną intuicją e, i takim przeświadczeniem, że już nic nie muszę, a wszystko mogę, to jest najlepszy background, żeby e, postawić kropkę nad i, i ułożyć Polskę na nowo. A propos wszystkiego wszystko mogę, czy myśli pan, że czy za dwa lata Donald Tusk powie: No dobra, teraz ty, i znajdzie kogoś, kto będzie ciągnął to w Alejach Ujazdowskich, i pójdzie sobie, by jako emerytowany zbawca y, narodu, y, powie: To ja teraz wracam do, sobotu, do Sopotu, czy powie. W za właściwy finał tej politycznej drogi to musi być bycie formalnie głową państwa. Jak pan sądzi? Oczywiście tego nie wiem, natomiast yy, przypomnę inne zdanie, które również powtarzał wielokrotnie Donald Tusk. Władzę musisz sobie wziąć. Zdjęcie. A nie, że ona ci spadnie sama do ręki. A w te klocki niezły, jak wiemy. Cała jego droga polityczna polega na tym, że zawsze władzę brał, a nie dostawał, więc yy, myślę, że w tym sensie ta reguła, no, można ją uznać za uniwersalną zasadę. Proszę powiedzieć, pan też kandydował, nie udało się wyjść. Jak pan widzi siebie w tej nowej Polsce na Śląsku? Co by pan chciał robić? Jaki pan ma plan? Ja jestem radnym miasta Katowice i ja nie ukrywam, że jestem zakochany w samorządności, prawda? To jest taki element działalności publicznej czy też nawet politycznej, no, który no, jest najbliżej ludzi, prawda? Więc ja po kilkunastu latach trochę życia na walizkach cenię sobie... Powrót do bazy teraz. Powrót do bazy i cenię sobie swoje, swoje mieszkanie w Nikiszowcu. I przede wszystkim takie przekonanie, że siłę państwa buduje się oddolnie. Prawda? Siłę państwa buduje się od tej wspólnoty dzielnicowej, potem miejskiej, potem regionalnej. I jeżeli mogę się przydać w mieście i w regionie, to, to jest to dla mnie najlepsza nagroda po odebraniu Polski Pisowni to ja bardzo się życzę, życzę panu serdeczne powodzenia w bazie, a jednocześnie dziękuję, że zdecydował się pan ją dzisiaj opuścić. Serdecznie dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki bardzo. wielkie.